Cześć, witajcie z tej strony Blump i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją najnowszego zestawu LEGO w mojej kolekcji, z którego naprawdę bardzo się cieszę, bo czekałem na jego zakup, a teraz się mi udało. Przed Wami arena turniejowa. Zestaw, jaki teraz przed sobą widzicie, to arena turniejowa z drugiego sezonu Ninjago Powstanie Smoków. Zestaw ten swoją premierą miał 1 czerwca za cenę katalogową 215 zł bez tego grosza. To jest jego aktualna cena, ale przedtem było, jeśli się nie mylą, 230, ale to jest temat na osobny odcinek. No i zestaw ten składa się z 659 elementów, z których możemy zbudować, jak widzicie tutaj, tą arenę turniejową i 6 minifigurek, które są naprawdę niesamowite w tym zestawie. Numer katalogowy to 71818. No i tak prezentuje się jeszcze zestaw z tyłu. Naprawdę jest świetny, nie mogą się doczekać, żeby go złożyć. Tu jeszcze jest Sora po boku. Wygląd grafiki przepiękny. No a teraz bez zbędnego przedłużania myślę, że możemy przejść, jak złożą ten zestaw. Zanim jeszcze przejdziemy do zestawu po złożeniu, chciałbym przedstawić zawartość tego zestawu, o czym bym zapomniał. I mamy papierowe worki, to już tutaj mogą powiedzieć, ale najpierw instrukcja, tak ona się prezentuje z tym nowym stylem. Mamy również pakiecik naklejek standardowo, tak one się prezentują. No, pokaźna ilość, ale czy aż tak dużo, nie powiedziałbym, ten zestaw aż tak dużo ich nie potrzebuje. No i mamy też worki z elementami. I co tutaj mamy? Mamy woreczek numer 5, czyli zapewne, nie, jest ich więcej. Woreczek 6 jest największym, worek 2, worek 1, worek 3 i worek 4, czyli łącznie woreczków w środku mamy 6. No i co? Tak prezentuje się zawartość, a teraz już możemy sobie przejść do złożonego zestawu. Tak prezentuje się zestaw po złożeniu. Jego proces budowy był przyjemny i możecie zobaczyć go u mnie na Instagramie w relacji wyróżnionej Build With Me. Tam każdy woreczek z osobna jest przedstawiony, co z niego udało się zbudować. W tym zestawie oczywiście otrzymujemy również 6 minifigurek, do których przyjdziemy sobie później. No a teraz przyjrzymy się z bliska tej przepięknej konstrukcji. No i tak prezentuje się konstrukcja już bez minifigurek. Naszą tutaj główną, pierwszą częścią, jaką widzimy, no to w zasadzie pierwsze, co się rzuca, to figurka z tyłu, ale jej przyjrzymy się później. A na początek chciałem zwrócić uwagę tutaj na tą główną arenę turniejową, gdzie w zasadzie można odbywać nasz pojedynek. Jak już widzicie, ja sobie tym tutaj macham, ponieważ jest to jedna z funkcji zabawowych. Po prostu umieszczając tutaj minifigurki, powiedzmy na to dajmy już Kaja i naszego złego piorunowca. Możemy walczyć, ale po prostu gdy za mocno to zrobimy, te minifigurki spadną, ponieważ to jest tylko na jeden stud uchwyt, ale jeżeli ustawić by je dobrze, to one tymi brońmi się tam mogą atakować. Taka funkcja jedna zabawowa. No i co, naprawdę fajna. Tutaj oczywiście czerwone wykończenie w postaci podłoża i złote zdobienia. Również tutaj elementy skał na dole się pojawiają i fajnie to jest wykonane. No i następnie mamy 3 dróżki, jedną do góry do posągu oraz 2 poboczne. I myślę, że skręcimy sobie najpierw w lewo, gdzie znajdziemy stojak z brońmi. Mamy tutaj 3 rodzaje broni do wyboru. Uwaga, spoiler, to po prostu myślę, że chyba nawiązanie do jednego z odcinka z drugiego sezonu, gdzie tam po prostu w jednej z walk też były po boku takie bronie do wybrania, dzięki którymi po prostu mogli sobie po prostu pomóc w walce. No i co mamy tutaj? Włócznią, jakiś mieczyk, no i sztylet Sai. No i ogólnie tutaj taka ta wieżyczka ładnie wykonana, również z drzewkiem pomarańczowym, takim jesiennym. Bardzo fajnie to jest wykonane, podoba się mi, ale trochę nie rozumiem, czemu to jest pomarańczowa. Tu są zielone, takie trochę dziwne rozwiązanie, ale okej, to tutaj po prostu wygląda świetnie. A teraz przechodząc sobie na stronę prawą, mamy tutaj zielone podłoże, czyli naszą normalną trawą. Jest tutaj również jaskinia. Tutaj to zostało trochę słabo rozwiązane, ponieważ jeżeli byśmy temu przyjrzeć i pozwólcie, że Wam to pokażę, tak? W ten sposób, to mamy tutaj po prostu dziurę w tym oto miejscu i myślę, że to nie wygląda za fajnie. No jak już pokazałem, segmenty można odpinać.
więc po prostu możemy sobie ten zestaw włączyć w zasadzie jak chcemy, po prostu to możemy zamienić miejscami, to gdzieś leży na bok i tak dalej, ponieważ tu mamy takie te techniki, piny, dzięki którym możemy to sobie przemieszczać, no i też to się łączy z tym wielkim zestawem, tą świątynią, areną turniejową wielką, no i też polibagiem z kolem, ale to już też swoją drogą, kiedyś będzie tego recenzja i też to pewnie połączę. No i co do tej strony tutaj po prawej, trawa, schody po obydwu stronach, fajnie one zostały wykonane. No i mamy też wielki gong, który możemy sobie zdjąć. Tutaj mam jakiś symbol zapewne tego turnieju, właśnie źródło, tak to się prezentuje, fajna to jest konstrukcja. Po bokach mamy dwa gongi, dzięki którym możemy w ten właśnie dwa gongi, dwa te badyle, dzięki którym możemy w gong uderzać. Tak, tutaj po boku jest jakaś, powiedzmy, latarnia też z chorągiewką, no i też jakieś tutaj logo się znajduje. No i jeszcze funkcja zabawowa, jaką otrzymujemy w tym oto segmencie, no to powiedzmy weźmy sobie TOX, którą umieścimy tutaj, tylko żeby ona chociażby stała, byłoby fajnie i nie chcę stać, dlatego zamieniamy zawodnika na Sorę. No i co, akurat ją wczepimy sobie, no i tutaj po prostu wciskając od tyłu, wciskając, pociągając, to się nam przewraca, tylko ta figurka by miała być luźna, żeby wiecie, to po prostu zadziałało, ale to jakoś ta figurka nie chce stać bez wczepienia się w pinę. O, zobaczmy teraz, nieważne, to się przewróciło, znaczy figurka, a to po prostu tutaj dajemy w ten sposób, przeciągamy to tam, hops, i czy to mam zrobione dobrze? Tak nie bardzo. Jeszcze nie ogarniam tej funkcji zabawowej do końca, ale dobra. Teraz to jest, pokażę wam to z tej strony. Mamy tutaj technika, techniki do ciągnięcia. Pociągamy to i nasz gong spada po prostu. Jak to znowu teraz wrócić do pozycji startowej? Tak, ja to przedtem miałem za bardzo tutaj. Myślałem, że to tak ma być, ale okej, okay, to ma po prostu się cofać całkowicie do tyłu. Dobra, taka oto funkcja zabawowa. No a teraz przechodząc do naszej konstrukcji, po prostu tutaj, która najbardziej się rzuca w oczy, czyli ten wielki posąg. Do niego możemy dostać się po schodach, ale to nie są zwykłe schody, ponieważ znowu posłużymy się Sorą. Jeżeli po tych schodach by chciała sobie iść, to chwila, moment, Sora jest, to ciągnąć za tam z tyłu, o te schody się po prostu zsuwają, tak powiedzmy, że prawie że na równo, przez co minifigurka z nich spada. Jak to się tu prezentuje od tyłu, po prostu funkcja ciągniemy, wsuwamy, no i te schody się tam układają jak należy. No i na samym tutaj środku mamy konstrukcję pewnego rodzaju posągu, który bardzo przypomina mi strzału, szczególnie no bo mam brodę, ma ten kapelusz, więc po prostu to strasznie to przypomina. Ma tutaj z tyłu dwa nasze sztandary z też zapewne jakimś logiem turnieju źródła, tak to się prezentuje. Czerwone sztandary, złote wykończenia w postaci głów smoka. No i to tam wychodzi z tyłu tego posągu. Ten posąg swoją drogą też można odpiąć. Hops. No i tak to się prezentuje tutaj od tyłu. A tutaj mamy czerwoną tą platformę też ze złotym zdobieniem. Figurka naprawdę tutaj fajnie została wykonana. Podoba się mi jej wygląd. W jednej ręce trzyma złotego smoka. Jest to nowy odlew, bardzo fajny. Ale co to ma oznaczać? W zasadzie to nie wiem, nie przypominam sobie. Przypomina mi to natomiast te małe smoczki źródła, które Lloyd widział w jednej swojej z wizji. Ale w drugim sezonie ich tak w sumie nie widzieliśmy w turnieju, więc nie wiem, co ten złoty smoczek ma oznaczać, czy po prostu to jest takie zdobienie. No a tutaj w drugiej ręce on trzyma sztandar i już sobie ten napis tutaj przetłumaczyłem, to są znaczki w języku Ninjago. No i ten tutaj wielki jeden znaczek u góry to jest literka T. Te tutaj na środku stanowią wyraz of D. No i na dole ten tutaj właśnie, ta literka stanowi literkę S, czyli można to uznać jako skrót od Tournament of the Sources, czyli turniej źródła, więc tak to się po prostu tutaj prezentuje. No i co jeszcze do tej konstrukcji tutaj po środku? Ona tutaj od boku została wykończona roślinkami, które zostały bardzo fajnie użyte, ponieważ nie są to byle jakie roślinki, tylko jeżeli tak sobie fajnie jakoś ustawimy, to one po prostu kleją tam te technikowe elementy, które są potrzebne do, żeby to działało sobie te schody, więc po prostu kiedy ta roślinka tu jest, ona to zasłania i wszystko z sobą pasuje. No i tak samo z drugiej strony to jest rozwiązane. Nie zasłania tego tak do końca, ale wiecie, to jest lepsze niż żeby te otwory tam były widoczne. No a jeszcze tutaj mamy wygląd maski tego smoka źródła, tej korony, też z drugiego sezonu. No i tak jeszcze się to prezentuje od tyłu ta konstrukcja.
Bardzo fajny zestaw, mi się on strasznie podoba. Fajnie, ma wiele funkcji zabawowych. Każdy segment ma w zasadzie jakąś funkcję zabawową. Poza tym tutaj, no ale wiecie, tu mamy bronię, więc bierzemy bronię i lecimy sobie tutaj na sparring. 6 minifigurek w tym zestawie otrzymaliśmy i tak one się prezentują. Polecimy sobie po kolei. Mamy Kaja w jego stroju właśnie z turnieju żywiołów. Uwaga, spoiler. Minifigurka ta jest niekanoniczna do serialu, przynajmniej jak na razie po końcówce drugiego sezonu, ale wygląda on bajecznie. Mamy tutaj strój z takimi jakby łuskami smoka, pasy, fajne użycie koloru żółtego w stroju Kaja i to takiego żółtego, jaki Jay ostatnio w strojach posiada. Znaczenia jakieś tutaj złote są na drugi, na stopach, nóżkach naprawdę świetny strój, najlepszy strój z turnieju, jaki otrzymaliśmy dotychczas. Na wyposażeniu przerośnięta katana, ale bardzo fajna broń. Na pleckach również posiada dwie takie te małe, nowe katany. Tak one się prezentują. Są znacznie mniejsze od zwykłej katany. No i ma on Kai również jeszcze na ramiennik i to według mnie jest takie fajne nawiązanie do sezonu szóstego, ponieważ to jest dosłownie ten sam jakby ta sama zbroja, po prostu też dwa uchwyty z plecach, tylko to się różni wyglądem tutaj tego na ramiennika, no i też tego tutaj na pleckach, ale ogólnie zbroja naprawdę bardzo mi się podoba, fajne nawiązania, a tutaj jeszcze torsik Kaja z tyłu, tak on się prezentuje, naprawdę fajna minifigurka, jest symbol Kaja, jest też smok źródła i naprawdę fajna, no i główka, maska oraz włoski już takie, które znamy z poprzednich naszych zestawów właśnie, gdzie otrzymaliśmy Kaja. Następnie lecimy z Sorą i poleciał też i Cinder, ale go odłóżmy sobie, do niego przejdziemy później. Tak prezentuje się Sora w jej turniejowym wydaniu. Naprawdę fajne te kolory, ona posiada różowy, taki pastelowy, granatowy oraz biały, świetna kombinacja. Nóżki i torsik są ze sobą połączone nad rukami, jakieś tam kocie akcesoria na tym torsiku również się pojawiają. I co fajna minifigurka, mi się ona podoba. Również jej ta złota mechaniczna ręka z Imperium jest z sportową dłonią, na wyposażeniu zwykła katana, z tyłu mamy logo Sory zapewne, tak prezentuje się jej symbol, przynajmniej tak obstawiam. No i co, maska bordowa, fajny jej powrót, ponieważ ostatni raz tą w Ninjako widzieliśmy w przypadku ducha z 5 sezonu. Tak prezentuje się główka, to jest ta sama co w 1 sezonie, z tej strony oczywiście ta główka jest zła, tak się tam prezentuje, nie będę już tego zdejmował. No i włoski nowy element, te kocie uszka, słuchawki z różowymi włosami, fajnie, że ten element się pojawił, mój pierwszy element, ponieważ jeszcze smoka raju nie zakupiłem, a tamto się tam zadebiutowało. No i co, naprawdę fajna minifigurka, zdecydowanie jedna z lepszych. Cinder, nasz mistrz dymu, tak on się prezentuje. Uwaga, minifigurka również niekanoniczna do serialu, ponieważ Cinder tak nie do końca wyglądał. Ten tutaj element dymu został użyty fałszywie. Naprawdę chciałbym, żeby Cinder potrafił tak zrobić z jego ciałem, że on po prostu się zmienia w dym, w smugę dymu, ale niestety on po prostu używa tylko dymu, a naprawdę szkoda, bo byłoby to naprawdę ciekawe. Torsik prezentuje się wyśmienicie. Zły torsik turniejowy, naprawdę szacun, sztos. Z tyłu czerwone logo wilka już po czerwonym księżycu, no i tak prezentuje się z tyłu, też jakieś tam zdobienia się znajdują. Jedna rączka jest ciemno-metaliczna, a druga jest szara, przeźroczysta. Wiem, może to ciężko widać, ale jest to przeźroczysta rączka, również nawiązująca do dymu i naprawdę chciałbym, żeby tak Cinder wyglądał, że on po prostu jest się jednoczy z tym dymem, ale no co, nie otrzymaliśmy tego w serialu za dużo. No i mamy też tutaj mieczyk, taki oto ciekawy, ja go jeszcze nie posiadałem w kolekcji, ale on już się pojawił w przypadku marcowej fali zestawów, no i mamy on już również zbroję Shatter Spin. Kolorystycznie nie pasuje, ale wyglądowo już tak naprawdę fajnie, że się pojawiła. No i główka i włoski takie same jak w przypadku Cindera z poprzednich zestawów. Zdecydowanie gwiazdą tego zestawu będzie zły Jay. I znowu Cinder poleciał, może odstawię go na bok. Zły Jay, wracając do niego, naprawdę fenomenalna minifigurka. Każdy fan czekał i żeby ją zdobyć. Chciał ją mieć, naprawdę sztosik. Tak ona się prezentuje na wyposażeniu, czarne nunchako piorunów, czarne, złe i z
piorunem. Naprawdę wyśmienite to są detale, jakby po prostu, że Jay nie ma złotych nunchaku, tylko takie mroczne. Następnie torsik tak się prezentuje, granatowy kolor z czarnymi i żółtymi elementami, również niebieskie takie jasne elementy wilczego klanu się tutaj przejawiają. No zobaczcie na te odznaki wilków tam u góry, te pioruny z tego stroju na żółto. To jest przepiękne, naprawdę. Uwaga, spoiler, chciałbym widzieć Jaya w tym stroju więcej w serialu, ponieważ to, co otrzymaliśmy, jest zdecydowanie niewystarczające. Naprawdę cudowna minifigurka, maska, ta sama co w przypadku zestawów ze stycznia i marca, ale w recolorze. Główka akurat ta sama, co była od początku w Ninjago Dragon's Rising. No i czarny naramiennik, taki sam jak w przypadku Kaya, tylko no po prostu czarny i dwie srebrne katany na wyposażeniu, a z tyłu jeszcze większe logo wilczego klanu i z większą ilością piorunów. Naprawdę świetna minifigurka. Chciałbym widzieć Jaya w tym stroju więcej. No i chciałbym też widzieć, w jaki sposób Raz znalazł Jaya i w jaki sposób ten strój mu podarował. A w międzyczasie ta minifigurka leci do mojej top tier listy z ulubionymi minifigurkami z Ninjago. Tox również powróciła do Ninjago, powstanie smoków. Naprawdę fajnie, że się pojawiła. Powróciła również z innymi mistrzami żywiołów, ale to jest temat na osobny odcinek, jaki planuję stworzyć. No i tak ona się prezentuje po jej jakby zmianie wyglądu. Co do broni, ona otrzymała jakieś dziwne areoostrze, nie wiem po co, ale okej, fajne, takie fioletowe z zielonymi ząbkami, pasuje do Tox. Niech sobie jest. Nóżki są zwykłe, które zostały już użyte niejednokrotnie w serii LEGO City, dlatego uważam, że są one słabe. Nie mówię, że nie pasują do tej minifigurki, bo pasują, naprawdę są świetne, ale po prostu są słabe. To, że zostały użyte już w City i teraz w Ninjago, mogli stworzyć nowe nóżki specjalnie do Tox, a tak to mamy taki oto właśnie wybór, ale torsik już prezentuje się świetnie, punkowa jakaś kamizelka z pod spodem koszulką z czaszką, tutaj jakiś naszyjnik z kolcami, kapsy, naprawdę ładnie to się prezentuje. Z tyłu tak to jeszcze jest, mamy tutaj czaszkę też z Toxin. Czy to jest ta czaszka, czy to po prostu symbol Toxin? Nie, to jest czaszka raczej. Tu zapewne w języku Ninjago napis Tox i zapewne tak jest, ponieważ to po środku znaczy O, więc zakładam, że też tak jest. Tu więcej kolców na tej kurtce, naprawdę świetnie. Główka nie zmieniła się za dużo, ale cały czas jednak jakaś różnica jest i prezentuje się ona świetnie. No i Irokes, to jest totalna zmiana fryzury u Tox, ale myślę, że na plus taki punkowy styl do tej minifigurki postaci w zasadzie jak najbardziej mi pasuje. No i najprawdopodobniej najmniej znacząca minifigurka w tym zestawie, ale ciągle fajna, ponieważ jest to Wilczy Wojownik w nowym wydaniu Krwawego Księżyca. Też uwaga, spoiler, dostali oni to, kiedy Nocte i cała Zakazana Piątka się jakby uwolniła. Tak oni się teraz prezentują. Fajny to jest wygląd ogólnie od nich. Ciemno-metaliczny kolor stroju całkowicie, z fioletowymi elementami, czerwonymi jakimiś też zdobieniami, no i srebrnymi też również tutaj elementami się pojawia. Jest również logo wilczej maski. Fioletowa maska, to jest na plus, z czerwonymi elementami. Z początku nie podobało się mi to, ale teraz się to jakoś, nie wiem, po prostu podoba, ale na minus jest to główka użyta z poprzednich zestawów. Naprawdę mogli to już zrobić tą maską, tutaj tą całą główkę fioletową i zęby i oczy, no, zrobić na czerwono, ale nie, oni uznali, że zostawią to tak, jak sobie to było. No i naprawdę to jest na minus. No i zdejmijmy sobie jeszcze torsz na plecki, co jest, żeby odkryć plecy, i tak to się prezentuje, czerwone logo wilczej maski, tam w tle minifigurki poleciały, ale tym się już nie przejmujmy teraz. Teraz jest ważny Wilczy Wojownik, no i jeszcze on otrzymuje takie oto potężne pazury czerwone. To nie jest shutter spin, jakby powiedzmy, jest to kinda shutter spin, ale jednak to są po prostu takie wilcze pazury, dzięki którym oni się mogli naparzać tam z przeciwnikami. Naprawdę świetnie to się prezentuje, ale te elementy z pewnością przydadzą się do zrobienia customowych zdjęć z użyciem shutter spin. Czy polecam zakup tego zestawu? Odpowiedź jest jasna. Zdecydowanie tak. Ten zestaw jest niesamowity, cieszy oko i polecam go każdemu fanowi LEGO Ninjago, który pozostał od poprzednich sezonów, albo przynajmniej ogląda Ninjago Powstanie Smoków, ponieważ ten zestaw jest fenomenalny. Zbiór minifigurek w tym zestawie
cudo. W szczególności Złyczej i Tox robią tutaj świetną robotę, ale i konstrukcja jest cudowna. Naprawdę te funkcje zabawowe to jest w szczególności fajne, to się na pewno młodszym odbiorcom spodoba, ale też starszym mi to się naprawdę podoba. Ta wielka statuetka tam w tle, fenomenalnie to się wszystko prezentuje i ja Wam polecam. Oczywiście też szukać w tańszej cenie, ponieważ 215 zł katalogowo to zdecydowanie za dużo, ale aktualnie najniższa cena 165 zł to już jest naprawdę opłacalna cena. No i tak ten zestaw się prezentuje, mi się on podoba. A co Wy o tym sądzicie? Jestem ciekaw, dajcie mi znać w komentarzach. A ja się z Wami żegnam i widzimy się już w następnym odcinku. Na razie.